Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone w studiu telewizji Trwam. Nasi goście, jest ich wielu, a temat naszego spotkania: wesela bezalkoholowe. Witam serdecznie w studiu telewizji Trwam Jego Ekscelencję księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego, biskupa pomocniczego diecezji łomżyńskiej, przewodniczącego zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Witam serdecznie, Ekscelencja. Szczęść Boże, witam. Z nami jest także doskonale znany ksiądz prałat Władysław Zonzel, wieloletni kapelan Związku Podhalan, inicjator Wesela Wesel, były proboszcz parafii w Kamesznicy. Witamy serdecznie, księdze. Zapraszam, witaczkę, witajcie. Pan Józef Gacek, prezes Stowarzyszenia Wesele Wesel, witam serdecznie. Witam. Pani Lucyna Kłęk, wiceprezes Stowarzyszenia Szczęść Boże. I pan Jarosław Kłęk, członek Stowarzyszenia Wesele Wesel. Witam serdecznie. A zatem wesela bezalkoholowe, bardzo konkretna propozycja, o której będziemy podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych mówić, ale ta propozycja, zwyczaj, tradycja, bo to już wiele, wiele lat te wesela bezalkoholowe trwają w różnych zakątkach naszej ojczyzny, są podejmowane, kultywowane. Warto rozpocząć, myślę, naszą rozmowę, Ekscelencjo, od pewnej diagnozy dotyczącej spożycia alkoholu w Polsce, bo Wesele Wesel jest konkretną odpowiedzią wbrew temu swoistego rodzaju prądowi, nurtowi, który jest narzucany społeczeństwu odnośnie wzrostu spożycia alkoholu. Te dane, które docierają do nas, do opinii publicznej, są zatrważające. Tak jak ojciec powiedział, rzeczywiście dzisiaj chcemy rozmawiać o sprawach naprawdę ważnych, naprawdę istotnych, istotnych dla konkretnego człowieka, istotnych dla rodziny, ale także dla całego naszego narodu. Kiedy 100 lat temu odzyskiwaliśmy niepodległość, spożycie alkoholu wynosiło dokładnie 10 razy mniej. Dzisiaj po 100 latach spożycie alkoholu w Polsce wynosi ponad 10 litrów na głowę statystycznego Polaka. To jest ilość zatrważająca. Musimy także pamiętać, że w Polsce żyje około 1 000 000 dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym. W Polsce mamy 2,5 tysiąca godzin reklamy alkoholu. Alkohol, przypomnijmy, nie jest witaminą, jest substancją psychoaktywną, jest groźnym narkotykiem, tak groźnym, bo przecież sprzedawanym legalnie. Mamy w Polsce czterokrotnie przekroczoną liczbę punktów sprzedaży alkoholu według standardów Światowej Organizacji Zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia podpowiada nam nie więcej niż jeden punkt sprzedaży alkoholu na 1000 mieszkańców. W Polsce przypada jeden na 250-270 mieszkańców. To tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że każdy, przynajmniej jeden, każdy blok tutaj w Toruniu ma swój punkt sprzedaży alkoholu. To jest rzeczywiście zatrważające. Co jeszcze trzeba powiedzieć? Trzeba powiedzieć, że 17% Polaków wypija 70% spożywanego alkoholu. I w tej grupie 17, około 20% Polaków, to już nie jest 10 litrów czystego alkoholu, a około 33 czy 35 litrów czystego alkoholu na głowę tegoż, powiedzmy, wypijającego w ciągu roku. To jest sytuacja bardzo dramatyczna, bardzo dramatyczna. Ona wymaga od nas pewnej refleksji, ale także podjęcia działań. Ja może jeszcze przytoczę takie bardzo wymowne stwierdzenie. Dzięki zaproszeniom diecezjalnych duszpasterzy, diecezjalnego duszpasterza diecezji bielsko-żywieckiej, a wcześniej księdza prałata, który mnie wielokrotnie zapraszał, ale nie udało mi się być, ale w tym roku udało mi się być na bardzo wymownej Drodze Krzyżowej. Drodze Krzyżowej w Oświęcimiu Brzezińce, która rozpoczyna się od Bramy Śmierci. Ta Droga Krzyżowa, kiedy ksiądz prałat przed laty rozpoczynał to dzieło, poszło tą Drogą Krzyżową około 40 osób. W tym roku w tej Drodze Krzyżowej brało udział około 4 tysięcy wiernych. Podczas jednej ze stacji, bo podczas tych stacji Drogi Krzyżowej rozważamy nie tylko mękę Pana Jezusa, ale także osoby uzależnione czy współuzależnione, osoby, które wychodzą z problemu, dawały świadectwo. Bardzo wymowne było jedno świadectwo, jednej z matek, która powiedziała tak: obozy koncentracyjne są w naszych rodzinach.
tam, gdzie pojawia się nadmiar alkoholu, obozy koncentracyjne pojawiają się w tej rodzinie. To jest bardzo dramatyczne stwierdzenie, niestety prawdziwe, i dlatego te wszystkie dzieła, takie jak Wesele, Wesel, są bardzo, no, bardzo cenne, niezwykle cenne. Te wszystkie inicjatywy, które powodują, że budzą w nas refleksję, że spożycie alkoholu w Polsce jest zbyt duże, że trzeba coś z tym zrobić, że właściwie ulegamy jakiejś takiej proalkoholowej mentalności, mentalności, która jest ogromnie niebezpieczna. Powracamy do tych zagadnień bardzo niebezpiecznych dotyczących wzrastającego spożycia alkoholu w Polsce. Stąd powrócimy jeszcze do Narodowego Programu Trzeźwości. Ekscelencjo, ksiądz prałat Władysław Zonzel. Wesela bezalkoholowe. Księże prałacie, kiedy to się zaczęło, dlaczego się zaczęło i jak się zaczęło? Zaczęło się w 1985 roku parafii Kamiesznica, kiedy ksiądz kardynał Franciszek Macharski napisał specjalny list na Wielki Post, w którym obiecywał specjalne błogosławieństwo dla par wesel bezalkoholowych. Po pobycie już 10-letnim w Kamiesznicy, po rozpoczęciu budowy kościoła, uznałem, że nadchodzi czas, by zatroszczyć się o żywy kościół w każdej rodzinie. A rodzina zaczyna się od ślubu, zaczyna się od małżeństwa, zaczyna się od pierwszego dziecka, od klimatu, w jakim ono przychodzi na świat. I dla mnie to był jakiś sygnał, że trzeba coś z tym zrobić. Nie mogę na to patrzeć przez palce. Ale to nie po to, żeby zrobić komuś na złość i pozbawić ich przyjemności i komfortu picia, tylko z miłości. Z miłości do ich dzieci, żeby miały szczęśliwe dzieciństwo, z miłości do ludzi w podeszłym wieku, żeby mieli szczęśliwą, złotą jesień życia. A to wszystko niszczy alkohol. Jak wspomniał ksiądz biskup, tą wypowiedź na terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu w Brzezińce, padło też stwierdzenie, że poziom stresu ludzi, którzy byli w obozie koncentracyjnym, jest podobny do poziomu stresu w rodzinie alkoholika, którego cierpi 10, mówiąc statystycznie. Jedna piąta ludzkości ma w sobie alergię, uczulenie na alkohol. Może nawet sam o tym nie wiedzieć. I poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. I chodzi o to, żeby znać prawdę, czym alkohol jest, a czym nie jest. I znać prawdę o sobie, że ktoś może mieć tą alergię. I myślę, że święty Jan Paweł II, który jest najwyższym autorytetem i świata, kościoła, a przede wszystkim nas, Polaków, on od początku swojego pontyfikatu jakby widział i to niebezpieczeństwo, mówiąc do nas, musicie być mocni, aby zdołać się oprzeć wszystkiemu, co poniża ludzką godność. Na Jasnej Górze powiedział, osłaniając wszelkie inicjatywy w trosce o trzeźwość, nie wolno tych inicjatyw ośmieszać i pomniejszać. I trzeba tutaj mieć odwagę iść pod prąd płytkiej opinii i zgubnym obyczajom. Jeśli jakieś obyczaje rozwinęły się do takiego rozmiaru, że to niby kulturalne picie alkoholu przez nadmiar stało się pijaństwem, to trzeba tego zaniechać. A jest jakieś powszechne przyzwolenie, że właśnie na weselu to już hulaj dusza piekła nie ma. W kościele o szczęście niepojęte, sam Bóg odwiedza mnie, a na weselu już Pana Jezusa do szczęścia nie trzeba, bo jakby ich pozbawiał komfortu picia. Na weselu gromadzą się całe rodziny, od małych dzieci do młodzieży, no ludzie w sile wieku, ale i ludzie podeszłego wieku. I na pewno klimat, atmosferę spotkania zakłóca alkohol, który jakby jest narkozą, po której ktoś sam nie wie, co mówi, co robi, co chce. Jest nawet porzekadło, że dzieckiem i chłopem na weselu się nie pokwolisz, bo dziecko się zająknie, a chłop się łopie. Ale jeszcze wypaczy ze z jego żoną, z jego mamą, w to się inksytończył i w tobie, co się tam stało. I co by ona jemu nie robiła awantury, oto ze pijany, to on je zrobi, oto ze mogło,
kto inny z nią zatończyć. No i same nieszczęścia. Przy alkoholu nie ma nic dobrego. Jeśli jest diabelskie opętanie, to ja opowiadam, że przy alkoholu jest zawsze. I choć w góralskiej kulturze alkoholu za kołnierze nie wylewo, ale są śpiewki, które są jakby przestrogą przed pijaństwem. A jak jakoś i prawda dostała się do antologii góralski śpiewek, to jest to już święto prawda. Nie pij gorzołecki, bo cię z pola zniesie, lepiej ze się napij zimnej wody w lesie. Lepiej ze się napij zimnej wody w lesie, bo gorzołka odbiera siłę. Hej, baca nas, tęgi chłopców, nas bój moc. Jeszcze byś ich tęg syg miał, kiedyś więcej syradoł. Jeszcze byś ich tęg syg miał, kiedyś więcej syradoł. Syra, nie gorzołki, bo gorzołka siłę odbiera. Na Żywiecczyźnie przyszło bacować przez 41 roku w Kamesznicy, ty mają piękną góralską śpiewkę. Hej, nie pij, chłopce, nie pij, to ci będzie lepiej. Ci, co nie pijają, bogacie się mają. Ci, co nie pijają, bogacie się nie mają. Bo jak się nie pije, to się ma. I przyszło mi wzbudzić taką zdrową ambicję u Góroli, w której nie brakuje. Powiadam, że i upartość u nich się dowidzieć. Ale jak ona jest w dobrym, to ino się cieszyć. Na budzkawy z kocem, smyki po urywą, ale nie ustąpię. I trzeba było się zawziąć i pokazywać ludziom, co człowieka zdobi, a co człowieka szpeci. Bo jak powiedział Karol Szymanowski, góralszczyznę można znienawidzić albo na śmiesz się w niej zakochać. Ale nie da się zakochać po pijanemu, ani w pijanym. Tak wej, ja wiedział, że mam rację. Na to syćko błogosławieństwo samego Ojca Świętego Jana Pawła II, który błogosławi parą wesel bezalkoholowych. Błogosławił i papież Benedykt XVI, błogosławił papież Franciszek. Więc jest to dobra sprawa. Mogę za świętym Pawłem powiedzieć, w dobrych zawodach wystąpiłem. I myślę, komu blisko jest ojczyzna i ma Boga w sercu i prawe sumienie, to nie może bez palca na to patrzeć. I ja się tak wej zawziął i poproszono mnie na takie świadectwo do studia Radia Maria, państwo Polakiewiczowie. Byłem z kapelą góralską, roz, drugi, trzeci, siódmy roz. No i przekonywałem o tym i odezwał się telefon z całej Polski i błysła mi myśl, że przecie dobrze by było, jakbym się spotkali i się widzieli i się poznali. Byłem akurat z prezeską koła gospodyń, która zapewniła, że jak przyjadą do Kamesznicy, to one zadbają o wyżywienie. Ludziom podpowiedziałem, żeby przyjmowali tych ludzi, co przyjadą, jakby pielgrzymów, a więc za darmo. No i tak się wystało i ludziom się to spodobało. Przyjechali z różnych stron Polski i kiedy tak Kozdopara opowiadała o swoim weselu, ktoś okrzyknął, że najlepiej to będzie nazwać weselem wesel. Weselem wesel. Syćka mieli takie wesele, albo weselem nad weselami. No bo oni zbacowali Syćko, to państwo nasi kłękowie, którzy organizowali we Wrocławiu, pewnie sobie dopowiedzą, dopowie prezesy Stowarzyszenia Wesela Wesel, pan Józef Gacek z małżonką też zrobili. Do tych początków na pewno jeszcze powrócimy, pan Józef Gacek. Panie prezesie, jak dzisiaj wygląda ta formuła Wesela Wesel? Co się dzieje w waszym stowarzyszeniu? Jaka jest żywotność tej inicjatywy, która przed laty została podjęta?
Te nasze spotkania Wesela Wesel odbywają się w ten sposób w tej chwili, że są to tak jakby rekolekcje, w sumie już właściwie czterodniowe, bo zaczyna się to w czwartek gdzieś w godzinach popołudniowych. W każdy dzień jest msza święta, jest konferencja, homilia na temat i rodzinnej, związane z rodziną i związane z trzeźwością. W piątek również jest Droga Krzyżowa, rozważanie Drogi Krzyżowej, też jakieś takie zastanowienie się nad naszym życiem, naszym postępowaniem i nad naszą służbą również innym, tak jak Chrystus ukrzyżowany, który cierpiał drogę krzyżową, to również tutaj jest takie wymowne przeżywanie tej drogi krzyżowej pod naszym kątem, kątem rodzin, kątem naszej trzeźwości. No, są konferencje, zapraszamy prelegentów z różnymi tematami, tematami związanymi z trzeźwością, z życiem rodzinnym. Zależy, gdzie, w którym miejscu to robimy, bo staramy się to robić tak, żeby jeździć po całej Polsce i te nasze spotkania organizować w różnych miejscach w Polsce, żeby różni ludzie w różnych miejscach mogli widzieć, spotkać się z tą ideą, widzieć, że są tacy ludzie, którzy rzeczywiście swoje wesele organizowali bez alkoholu. Tak jak mówiłem, zaczyna się to w czwartek, kończy się w niedzielę mszą świętą, po mszy świętej tam rozdanie pamiątkowych jakichś tam dyplomów, no takich okolicznościowych. Codziennie są msze święte, codziennie są konferencje. Staramy się również zapewnić opiekę dzieciom, w jakiś sposób młodzieży zorganizować czas jakiś, pokazać trochę zabawy, takiej trzeźwej zabawy bezalkoholowej, czy prowadzenia zabaw bezalkoholowych, jakieś takie warsztaty wodzirejów, jeżeli nam się to udaje. To już taka forma robi się rozbudowana. Na początku u księdza Władysława to było tak, powiedzmy, trochę skromniej. Ale to z czasem rosło i wynikała taka potrzeba od ludzi, taka potrzeba, że chcieliby coś więcej na ten temat, chcieliby coś i porozmawiać, i dowiedzieć się więcej. Przyjeżdża ksiądz biskup. No, bardzo często i ostatnio to prawie wszędzie przyjeżdża do nas ksiądz biskup Bronakowski, jest z nami. No, udaje nam się czasem jeszcze innych biskupów zaprosić, że też są, błogosławią. Najważniejszym takim punktem tego naszego spotkania Wesele Wesel jest msza święta. Przeważnie jest to w sobotę po południu z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, gdzie małżonkowie wraz z całymi rodzinami, no nie tylko małżonkowie, ale również i z dziećmi, stają na środku, odnawiają sobie przyrzeczenia małżeńskie. Celebrans, najczęściej jest to biskup, błogosławi wszystkie pary. Często się zdarza tak, że wszystkie pary podchodzą do ołtarza i dostają osobiste błogosławieństwo od księdza biskupa. Jest to taki, powiedzmy tak, no dla nas jest ważne odnowienie tych przyrzeczeń małżeńskich, ale jest to też taki znak, że dla naszych dzieci, że ci rodzice dalej są, trwają i... Świadectwo wiary również i, no i świadectwo tej naszej trzeźwości, że żyjemy w tej trzeźwości. Tak się właśnie zastanawiałem ostatnio, bo w sobotę byłem na weselu z naszą rodziną, wesele, gdzie był alkohol. Nasze dzieci, wszystkie były na tym weselu, część wnuków była i przy naszym stole, jak przynieśli alkohol na początku, tak on sobie stał tam. Sam się zdziwiłem, bo rzeczywiście nawet wiem, że no, nasze dzieci nie są abstynentami, ale na tym weselu wszyscy byli abstynentami. No i ja nie nauczam te dzieci. To jest takie, myślę, że świadectwo, które jakoś tak nabrali z naszego życia. No, nie jest im to też potrzebne do szczęścia i potrafią się bawić na weselu, na którym jest alkohol, bez alkoholu. Za chwilę pani Lucyna i pan Jarosław, ekscelencjo, myślę, że tutaj bardzo ważny wektor naszej rozmowy i nośna świadectwo i przykład. Przykład, który idzie od góry. Jakże istotna rola jest rodziców w tym wszystkim, także wychowawców, nauczycieli, aby nie tylko poprzez słowo, ale także poprzez przykład, przez świadectwo życia konkretnego człowieka pokazać rzeczywiście dziecku, młodemu człowiekowi, że można inaczej, że chociażby takie wesele dla niektórych na pewno jest niewyobrażalne. To, że może się odbyć bez alkoholu, może się odbyć w takiej formule i z tego, co wiem, bo telewizja Trwam niejednokrotnie dzięki zaproszeniom księdza prałata Władysława uczestniczyła i przygotowywała relacje z tych wydarzeń, pokazywaliśmy, że to są bardzo udane zabawy, że jest modlitwa, są rekolekcje, ale no, zabawa była zawsze przednia.
Słowa ucza, przykłady pociągają. I rzeczywiście ja byłem bardzo zauroczony spotkaniem w ubiegłym roku, które odbywało się w Ludźmierzu, kiedy po kolacji do późnej nocy poszczególne pary dawały świadectwo. Świadectwo opowiadały o swoich weselach, ale nie tylko o samym momencie zawierania małżeństwa. Jaki sposób ten fakt, że zawierały małżeństwo bez alkoholu, w jaki sposób to, że znalazły się w grupach formacyjnych, zwłaszcza w krucjacie wyzwolenia człowieka, że zachowały całkowitą abstynencję w swoim życiu, jak bardzo pomagało to wychować dzieci, jak bardzo cementowało to rodzinę, jako było to ogromną, wielką wartością. Nawet mówiłem księdzu prałatowi, że księże prałacie, te świadectwa trzeba nagrać, trzeba je wyemitować. Nawet w telewizji Trwam, żeby pokazać wszystkim, jak wielko ma to, wielkie ma to znaczenie, jak wielko ma to wartość. I bardzo jestem wdzięczny tutaj ojcom telewizji Trwam, Radio Maria za to, że ten temat omawiamy, że mówimy na te tematy, za to, że pokazujemy wszystkim naszym widzom, słuchaczom, że przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. Musimy pamiętać, że ten rok jest takim bardzo szczególnym rokiem, bo jest to również 40. rocznica powołania do życia krucjaty wyzwolenia człowieka. Jest to 40. rocznica pierwszej wizyty świętego Jana Pawła II, podczas której to, powiedzmy sobie, rzeczywiście powstała krucjata wyzwolenia człowieka. I musimy o tym pamiętać. W tych świadectwach tych osób, które w ubiegłym roku znalazły się na weselu wesel w Ludźmierzu, bardzo wiele osób rozpoczynało swoje świadectwo. Zapisałem się do krucjaty wyzwolenia człowieka. Pani Lucyna i pan Jarosław Kłękowie, zanim powiemy o weselu wesel we Wrocławiu, które państwo organizowaliście, powiedzcie o swoim weselu. Jak wasze wesele wyglądało, pani Lucyna? Przyznaję się szczerze, że nasze wesele już było 28 lat temu. I tak naprawdę z perspektywy czasu patrzę, że to był dobry początek. Dobry początek, pamiętam swoją radość, że jakby samo wesele było przedłużeniem ślubu, Eucharystii. Po prostu niesamowita radość. Ale tak naprawdę to był dobry początek do całego życia. Patrzę, wczoraj zadała mi starsza pani pytanie, dlaczego to robimy? Dlaczego się angażujemy w wesele wesel? I tak naprawdę, patrząc już po naszych dorosłych dzieciach, które są studentami, sami jesteśmy nauczycielami, ja też pracuję ze studentami, widzę ogromny sens, ogromną łaskę, że Pan Bóg dał nam wstąpić na drogę trzeźwości. Również dzięki takim kapłanom. To jest ogromne umocnienie, bo tak jak ojciec Radecki nam powiedział, jak organizowaliśmy właśnie we Wrocławiu, to nie chodzi już o was, to chodzi o wasze dzieci. I jeżeli popatrzę z perspektywy czasu, widzę, że nasze dzieci mówią, że nie piją z wyboru. Marysia mówi, ja mam krucjatę, ale z przekonania. I to jest coś cudownego, być rodzicem, i nasze dzieci studiują w innych miastach i nie martwić się. Nie martwić się i ja tym bardziej pracując ze studentami widzę, jaki jest ogromny problem. To ma przełożenie na wiele różnych aspektów. Na przykład studenci sami mi mówią, że coraz częściej na przykład jest problemem nie tylko znalezienie odpowiedzialnych osób, męża, żony, bo niestety coraz więcej kobiet pije, ale również później nawet zaskakuje mnie to, że studenci mają, a później już po studiach absolwenci, czasami dzwonią do mnie, proszę panią, jestem w ciąży, idziemy na imprezę, mąż będzie pił, a ja nie. Czasami ręce opadają. Ale myślę, że trzeba, że tak powiem, pokazywać właśnie to, że się da i dlatego trzeba bardzo pokazać postawę trzeźwości. Przecież to nie my pierwsi, filomaci, filareci, okres zaborów.
To naprawdę były bractwa trzeźwości, które równały w górę. Trzeba było pokazać społeczeństwu, że trzeba nie pić. A teraz tym bardziej. Przecież my jesteśmy im winni. My jesteśmy pokoleniem, które było wychowywane, gdzie alkoholu praktycznie nie widzieliśmy na półkach. Pamiętamy puste półki, ocet. A przecież dla nich oczywistą rzeczą, że wszędzie jest alkohol, na każdym kroku. Dla nich jest to norma. Więc tym bardziej my musimy pokazać inne postawy. Czasami jak rozmawiam właśnie ze studentami, to jak mówię o naszej postawie trzeźwości, o tym, że nie pijemy przez tyle lat, że mieliśmy wesele bezalkoholowe, to nagle takie słyszę, o, to szacunek pełen. I myślę sobie, że tym młodym ludziom potrzeba po prostu innych przykładów, innych wzorców. A wspólnota Wesela Wesel daje coś niesamowitego. To, co księdzu prałatowi udało się stworzyć, my jesteśmy jedną ogromną rodziną w całej Polsce. I to jest, spotykamy się raz do roku, ale to jest tak budujące, dlatego że widać, jak ogromnie dużo różnych inicjatyw te osoby podejmują i w różnych, że tak powiem, dziedzinach życia społecznego. I myślę, że im bardziej będzie społeczeństwo trzeźwe, tym po prostu nasz kraj będzie piękniejszy. Panie Jarosławie, od męskiej strony jak to wygląda? No ja jestem bardzo, bardzo wdzięczny księdzu Władysławowi za to, że się dał jakby prowadzić temu natchnieniu, żeby takie spotkania stworzyć. Myśmy dołączyli do nich, już chyba to było 10. spotkanie i odkąd zaczęliśmy, tak co roku jesteśmy, ponieważ jest to bardzo dla nas wielka wartość. Wielka wartość z tego powodu, że pozwoliły nam te spotkania jakby wychować dzieci, ponieważ te spotkania to jest też środowisko wychowawcze, które jest jakby stworzone wokół właśnie tych spraw dotyczących idei trzeźwości, ale dla nas też co roku przygotowywane konferencje przez osoby, które mają bardzo duże doświadczenie w profilaktyce. Ja jako nauczyciel, to dla mnie szkolenie, które podnosi moje kwalifikacje, które rozszerza mój horyzont. Ja potem jestem, no wydaje mi się, w swojej pracy też może mogę to wykorzystywać, a i jest to dla mnie bardzo, bardzo duża wartość. Właśnie te konferencje profilaktyczne. Ja widzę, że po tych kilkunastu latach pracy tutaj w szkole, ale jednocześnie po tych kilkunastu latach pobytu na Weselu Wesel, to jest jakby kapitał, który no, czuję, że bardzo dużo zostało mi dane, ale teraz będzie się ode mnie bardzo dużo wymagać, ponieważ dużo dałem. Naprawdę bardzo dużo przez coroczne konferencje, dużo wiedzy, dużo informacji, z które no, nie powinienem i nie chcę zatrzymać dla siebie. Jest to też, te spotkania Wesele Wesel są dla nas bogactwem też z tego względu, że odwiedzamy co roku inne miejscowości w różnych rejonach Polski. Organizatorzy starają się pokazać Polskę jak najpiękniejszej strony. Od strony kultury, od strony właśnie kontaktu z interesującymi wartościowymi osobami, które są na danym terenie. Poznanie historii, nawet i od strony przygotowania w kuchni na spotkanie weselne. Także to są bardzo, bardzo takie budujące te spotkanie Wesele Wesel i to jest duża wartość. To jest duża wartość i to jest coś, co chcemy jakby przekazać dalej. Ja zauważyłem, że nie wiem, taka jest moja refleksja, że jest to w tym roku 25. Wesele Wesel, które będzie organizowane w Toruniu. Mniej więcej w połowie tego czasu myśmy organizowali we Wrocławiu i tutaj Lucynka może powiedzieć, co skłoniło nas do tego, żeby
zaproponować, że jednak potrzebna jest pewna forma organizacyjna, żeby ułatwić organizowanie spotkań, czyli stowarzyszenie. Nie wiem, jeżeli możesz powiedzieć, co cię spotkało w Agiewnikach, to będę wdzięczny. A następnie widzę, że jakby z kolei bardzo wdzięczny jestem księdzu biskupowi Tadeuszowi Bronakowskiemu, ponieważ daje nam jakby w Narodowym Programie Trzeźwości wskazówkę na następne 25 lat, bo to jest program rozpisany na następne pokolenia. Życzyłbym sobie, żeby zaangażowały się młode małżeństwa, ponieważ to jest właśnie bardzo duża wartość i jakby kierunek pracy dla małżonków. Przy weselu wesel można się. To jest jedna z możliwości. Zresztą tutaj czytając tekst tego Narodowego Programu Trzeźwości, widzę, że jakby zauważone zostało stowarzyszenie jako jedna z możliwych dróg realizacji założeń tego programu. Bardzo się cieszymy z tego, że te wysiłki od lat, które ksiądz prałat i organizatorzy w całej Polsce czynili, że to zostało zauważone. Ja jeśli mógłbym tylko tak, chciałbym jedno słowo dziękuję powiedzieć wszystkim osobom, które przez te 25 lat dołożyły się do tego, żeby te wesele trwały. Bardzo dziękuję panie Jarosławie. Pan Jarosław pootwierał takie trzy kolejne furtki do rozpoczęcia kolejnych wątków podczas naszego spotkania. To oczywiście Narodowy Program Trzeźwości, także swoją małżonkę, panią Lucynę, wywołał jako nauczyciel do tablicy, aby złożyła świadectwo wydarzeń, które dotknęło na pewno i zainspirowało w Łagiewnikach. Ale ja rozpocznę od księdza prałata Władysława Zonzla i zapytam się, jak swój swoich, jak góral górali, zaczął przekonywać o tym, że jednak warto wesela bezalkoholowe organizować. No księże prałacie, nie oszukujmy się, to nie było proste zadanie. Nie jest proste dalej. Bo to tak jak kierowca za kierownicą musi mieć sędzie łocy i na wszystkie strony i trzymać kierownicę w rękach, tak i trzymać swojej wolności, trzymać się swojej ślebody. U góroli śleboda, wolność to jest coś napiękniejszego. A być wolnym, to w każdej chwili dać sobie rady zabronić, co jest złego i dać radę sobie nakazać, co jest dobrego. Bo jak już nie potrafi, to już jest niewolnikiem. A co z to nie pijesz? No nie. A co z nie wolno ci? Wolno, ale ja nie chcę. A co z to nie pijesz? No nie. A cymus? Bo nie muszę. I to od razu stawio na baczność tego, kto namówił. Mało, w Zakopanem już od lat u ojców jezuitów, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na górce, górale składam ślubowania, po których dostaję obrazek pamiątkowy. Jak się znajdzie gdzieś na przyjęciu, na weselu, namawiają go roz po roz. Jak pokażę obrazek, od razu schylają głowę przed nim. Daj mu pokój, bo on ślubował. Daj mu pokój, bo on ślubował. Są uwrażliwieni. Pewnie skróć tego powstała śpiewka. Hej, kiedy nie ci księdzo, ej, nie ci jezuici, ej, dawno by ją wisiał, hej, na tej siubienicy, hej, dawno by ją wisiał, hej, na tej siubienicy. A więc jest to oddanie czci, szacunku, wdzięczności słowa tej śpiewki za posługę księży jezuitów. A przecie drogą Kościoła jest człowiek. A przecie święty Jan Paweł II nam położył na serce troskę od każdego człowieka. Papież Franciszek powiadał, żeby my, duszpasterze, pachnieli owcami. My tak rolę wiemy, że te owce nie pochną, ale je czuć. Ale je czuć. I z tego czuć, odczuć, współczuć, to jest słowo bardzo głębokie. I trzeba czuć rodzinę, którą zakradnie się i wkradnie się alkohol. Tak jak powiedział błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, powtarzał za nim ksiądz kardynał tysiąclecia, prymas tysiąclecia Wyszyński. Polska albo będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie. Rodzina jest rodziną, kiedy jest trzeźwa.
ale kiedy wedrze się alkohol, to nie jest rodzina. Kozdę płacę we swoim kącie. Dzieci nie wiedzą, kiedy się przytulić, a kiedy uciekać. Jak powiedział na początku, jest tak wielki stres, że oni nigdy nie wiedzą, co będzie za chwilę, co będzie jutro, jak to będzie wyglądało to życie. I tym mówię, wyzwalać i chyba Bogu dzięki udało mi się zagrać na tej góralskiej ambicji, żeby pokazać. Ja godą, słuchajcie, wesele z gorzołką to byle dziot potrafi zrobić, ale wesele bez gorzołki na to trzeba chłopa. Taj baby tys. Trzeba śmiałych, odważnych ludzi bez kompleksów, którzy mają poczucie swojej wartości i nie potrzebują się dowartościować przez alkohol, jaki on bogaty, co on nie postawił i kiedy nie postawił. Jestem dumny, że będąc już prawie 40 lat kapelanem Związku Potalan, udało się wpisać jako zadanie dla Związku Potalan troskę o trzeźwość i walkę z pijaństwem. I mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że wszystkie święcone, wszystkie opłatki, uroczystości, jako i w tą niedzielę było święcone w szaflarach, na których była i pani premier Beata Szydło, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni, że to i ze strony władz państwowych dostrzegają, że tak trzeba. Sportowiec nie może ubolewać, że mu tak wysoko podnieśli poprzeczkę i no ubolewać, że go jeszcze nie stać, żeby to przeskoczyć. Ale jak było powiedziane, trzeba równać do góry. Trzeba równać do góry. Musicie być mocni. I nasz Ojciec Święty, który z najwyższym autorytetem mówi, nie niż siebie, bo nie należy do siebie. Alkohol degraduje człowieka. I trzeba stwarzać zwyczaje, obyczaje, które by podnosiły człowieka, a nie pognębiały go. Bo patrzeć, jako to jest, że jak ktoś się topi i woła ratunku, syćka go chcą ratować. Ale jak ktoś odmówi alkoholu, to go syćka namawiam. Syćka go namawiam. I jakoby ten, kto nie chce pić i chce zachować swoją trzeźwość, miał się tłumaczyć tłumokom, bo jak się komu powie roz, mądremu, to zrozumie. A jak jest tłumok, to 100 razy tłumacz i jeszcze nie pojmie i nie rozumie swojemu dobru. Nie rozumie, że chodzi o niego. No, dziecku, które się bawi żeletką, nożem albo ciupagą się nie daje, bo zrobi krzywdę albo sobie, albo drugiemu. No to trzeba wyjąć tą zabawkę, bo ta zabawka jest niebezpieczna. To tak jakby komuś granat podać odbezpieczony, niedużo trzeba, żeby on wybuchnął. Szanuję kulturalnie pijących, ale kocham abstynentów. Bardzo dziękujemy, księże prałacie. Propozycja, ekscelencjo, bardzo konkretna, precyzyjna, to Narodowy Program Trzeźwości. Myślę, że tak jak księdzu prałatowi udało się zagrać na tej ambicji góralskiej, tak myślę, że przed nami wielkie zadanie, abyśmy potrafili zagrać na tych strunach ambicji wszystkich Polaków. Rzeczywiście, Narodowy Program Trzeźwości to jest zadanie rozpisane przynajmniej na całe pokolenie. Na całe pokolenie, bo tak fachowcy oceniają, że żeby zmienić te złe obyczaje, trzeba ogromnie wielkiej pracy. Ogromnie wielkiej pracy nas wszystkich, całego społeczeństwa. Narodowy Program Trzeźwości, który tutaj przed sobą mamy, Narodowy Program Trzeźwości jest to owoc Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbywał się w Warszawie w 2017 roku. I hasło tegoż kongresu było bardzo wymowne. Odpowiedzialność rodziny, kościoła, samorządu i państwa. Musimy zdawać sobie świadomość z tego, że właśnie bez współpracy tych instytucji, rodziny, kościoła, samorządu i państwa, nie poradzimy sobie z tym problemem. Nie poradzimy sobie z proalkoholową mentalnością. Proszę sobie wyobrazić, że badania, ostatnie badania w Europie pokazały, że prawie 60% Polaków uważa, że alkohol jest takim samym produktem jak każdy inny i nic z tym robić nie trzeba. To od tego właściwie trzeba zacząć. I właśnie wymieniłem te 4 instytucje. Rodzina, Kościół, samorząd i państwo. I każda z tych instytucji ma ogromnie wielką rolę do spełnienia, żebyśmy doszli do trzeźwości naszego narodu. Ku trzeźwości narodu przecież dążymy. Rodzina chroni miłością. Tam, gdzie w rodzinach naprawdę będzie wiele miłości, tam
tam będzie mało problemów związanych z alkoholem. Najkrócej rzecz ujmując, Kościół chroni prowadzeniem ludzi do Pana Boga, bo badania naukowe wskazują bardzo jasno, że osoby, które są głęboko wierzące, są zaangażowane w grupy modlitewne, formacyjne, tam pojawia się mało problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Ale musimy również pamiętać i to również w tym programie wypowiedzieć, że odpowiedzialność za trzeźwość narodu spoczywa także na państwie i na samorządzie. I tutaj mamy takie trzy główne postulaty, które są postulatami nie kościelnymi, nie typowo kościelnymi postulatami. One są naukowymi postulatami. A więc przede wszystkim likwidacja reklamy alkoholu. Jak wspomniałem, 2,5 tysiąca godzin reklamy alkoholu, za który browary płacą ponad miliard złotych. Co więcej, trzeba ograniczyć, znacznie ograniczyć tak zwaną dostępność fizyczną i ekonomiczną alkoholu. Fizyczną, to znaczy liczbę punktów alkoholu, i ekonomiczną, to znaczy cena alkoholu w Polsce jest dramatycznie niska. Ja wczoraj, to nie tylko ja, ale mieliśmy takie spotkanie w diecezji warszawsko-praskiej. To są systematyczne spotkania biskupów konferencji, biskupów wyznaczonych przez Konferencję Episkopatu Polski i biskupów wyznaczonych przez Konferencję Episkopatów Litewskiej, Litwy. Odbywamy takie coroczne spotkania. Raz po stronie polskiej i raz po stronie litewskiej. Rzeczywiście pytałem biskupów litewskich, bowiem w ubiegłym roku Litwa, która znajdowała się w jeszcze trudniejszej sytuacji niż Polska, parlamentarzyści litewscy podjęli bardzo radykalne i bardzo rozumne postanowienie, że po pierwsze, zlikwiduje reklamę alkoholu, i tak to się stało, ograniczą znacznie liczbę punktów, ograniczą godziny sprzedaży alkoholu, podniosą cenę alkoholu i, co jest godne najwyższego szacunku, podniesiono wiek, w którym można kupić alkohol na Litwie do lat 20. Do lat 20. Pytałem wczoraj biskupów litewskich, jaki jest odzew tego podjętych tych decyzji przez parlament litewski. Odzew jest bardzo pozytywny. Rzeczywiście zmienia się na lepsze. Po pierwszym takim, powiedzmy sobie może, narzekaniu społeczeństwa, dzisiaj właściwie społeczeństwo zaczyna rozumieć, jak wielkie znaczenie mają takie działania, które również ze strony samorządu i państwa muszą wspomóc te działania, które podejmujemy my tutaj wszyscy siedzący w studio i nam podobni, prawda, ze strony samorządu i państwa. Wprawdzie w Polsce samorząd ma prawo ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu i ma prawo ograniczyć czas sprzedaży alkoholu, ale niestety bez interwencji państwa tego się nie uda. Tylko kilkanaście samorządów na ponad 2000 samorządów podjęły te działania. Wesela bezalkoholowe, drodzy Państwo, chciałbym także dopuścić, zaprosić wszystkich naszych słuchaczy i widzów do współtworzenia naszego spotkania. Przypominam numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. I dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. W studiu telewizji TRAM nasi goście: ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, ksiądz prałat Władysław Zonzel, wieloletni kapelan Związku Podhalan, inicjator Wesela Wesel, były proboszcz parafii w Kamesznicy, pan Józef Gacek, prezes Stowarzyszenia Wesele Wesel, pani Lucyna Kłęk i pan Jarosław Kłęk, pani Lucyna wiceprezes, pan Jarosław członek Stowarzyszenia Wesele Wesel. O pani Lucynie pamiętam, za chwilę już poprosimy o świadectwo, chciałbym odebrać telefon. Bardzo proszę, telewizja TRAM, halo? Halo? Bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon? Szczęść Boże, witam serdecznie.
Telefon z Chojnic. Rozmawia teraz właśnie Damian razem z moją żoną Pauliną. Witamy serdecznie, jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza. Teraz i zawsze. Dzwonimy właśnie podzielić się takim krótkim świadectwem z naszego doświadczenia. Jesteśmy małżeństwem pół roku, 13 października ślubowaliśmy właśnie w Toruniu. Tak się złożyło akurat. I mieliśmy wesele całkowicie bezalkoholowe. Jak rozmawiamy ze sobą, wspominając ten piękny czas, to jesteśmy bardzo szczęśliwi, że taką decyzję podjęliśmy. To, że nie było alkoholu, dla wielu gości na początku było niezrozumiałe i wielu zastanawiało się, czy to wesele będzie zaliczone do udanych, ale jak później się okazało, wiele osób do nas podchodziło z takim lekkim niedowierzaniem, że na takim weselu jeszcze nigdy w życiu nie byli. Co prawda zainwestowaliśmy te pieniądze, które jakby nie poszły na alkohol, w dobrą organizację, jeśli chodzi o prowadzenie. Mieliśmy 8-osobowy zespół i ten zespół poprowadził gości, było ich w liczbie około 170 na naszym weselu, do naprawdę niesamowitej zabawy, do tego dwudniowej. I naprawdę widzieliśmy, że to była trafna decyzja. Przede wszystkim ważne też było dla nas to, że mogliśmy dać świadectwo tym osobom, które no, nie mogły sobie poradzić jakoś, że nie będzie tego alkoholu, próbowali gdzieś podpytać, czy mogą przynosić swój alkohol. A jednak potem dla nas to było takie jednak budujące, jak podchodziły do nas te osoby i mówiły, że no, nie spodziewali się, że będą się bawić do 6 rano na naszym weselu, że spodziewali się, że 11, 12 maksymalnie będą wracać do domu, bo będzie po prostu drętwo. A jednak no, tym, że nie było tego alkoholu, mogliśmy dać też świadectwo, że można się bawić bez alkoholu i że no, byliśmy szczęśliwi też z tego, że nasi goście byli z nami trzeźwi przez całą noc i pamiętają każdy element z wesela. Pani Paulino, panie Damianie, co chcielibyście powiedzieć, no właśnie, ludziom młodym, którzy może przygotowują się do organizowania wesela, może przechodzą przez ich głowy różnego rodzaju myśli, czy warto, czy nie warto. Wy powiedzieliście, że warto, dodajcie im jeszcze jakiegoś takiego ognia i takiej iskry, która rzeczywiście przechyli to może szale niepewności, że pójdą także i waszym tropem. Przede wszystkim myślę, że najważniejsze to jest to, co się czuje wewnątrz. Jeżeli dwie osoby, tak jak w naszym przypadku, byliśmy przekonani, że chcemy, żeby nasze wesele było bezalkoholowe i tego się trzymać, bo mogą być nieraz takie głosy z zewnątrz, czy to z rodziny, czy ze znajomych, że no, może jednak ten alkohol, chociaż wino może, albo może jednak pomyślcie, bo to nie wiadomo. To są takie głosy, które powodują takie lekkie zamieszanie w sercu i w myślach, gdzie potem się myśli, a może faktycznie, może nasza decyzja nie jest trafna. I właśnie razem wszystkim radzimy, myślę, razem z żoną Pauliną, tego, żeby się trzymać swoich przekonań, swojej decyzji. To później naprawdę fenomenalnie procentuje, tak jak w naszym przypadku. To znaczy, oczywiście alkohol tutaj w naszym przypadku nie jest tak, że gdzieś jest problem. To właśnie bardziej decyzja na poziomie po prostu tego, że chcieliśmy po prostu, żeby to wesele było bez alkoholu. I tak jak mówię, wierność tej decyzji. I później tak jak słuchaliśmy też w audycji przed chwilą ksiądz prałat wspomniał o Janie Pawle II, który też nawoływał do tego, aby budować nasz naród, naszą ojczyznę na tym fundamencie, na którym nie ma alkoholu. I myślę, że to jest takie świadectwo, które później idzie dalej. Nawet taka historia sprzed dwóch dni, byłem u fryzjera w swojej rodzinnym mieście w Chojnicach i nawet pani fryzjerka, która strzygła moją ciocię po pół roku, wróciła do tego, że mieliśmy bezalkoholowe wesele, więc to idzie, to się rozlewa, nawet nie wiemy gdzie, w jakim momencie. Ale ludzie są faktycznie, myślę, trochę pod wrażeniem, że można wesele, ale po drugie jest coś takiego, taki stereotyp, że trzeba alkoholu. Nie trzeba. Także odwagi. Bardzo dziękujemy pani Paulino, pani Damianie. Bożego błogosławieństwa życzymy. Nasi goście kochani, pół roku temu, młodzi ludzie, konkretna decyzja, udane wesele i do tego jeszcze świadectwo, które dzisiaj składają na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. To cieszy, ekscelencja. Cieszy to, że są to ludzie młodzi, bardzo odważni, którzy rzeczywiście traktują bardzo poważnie swoje życie, traktują bardzo poważnie swój przykład, swoją przyszłość i ogarniamy ich swoją modlitwą. Serdecznie dziękujemy za to przepiękne świadectwo, które będzie, ufam, również procentować w życiu kolegów, koleżanek, ale także całego społeczeństwa. Serdecznie, z całego serca dziękuję i życzylibyśmy sobie, żeby takich świadectw było jak najwięcej.
Pani Lucyna Kłęk, pani Lucyno, mieliśmy powrócić do świadectwa, do ważnego doświadczenia i momentu, który, jak rozumiem, w dalszym ciągu jest taką siłą inspirującą do tego, by podejmować te inicjatywy na rzecz wesela wesel, na rzecz wesel bezalkoholowych. Pierwsze nasuwają mi się słowa, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałam. I pamiętam, jak organizowaliśmy właśnie we Wrocławiu spotkanie Wesela Wesel. Ojciec Golec, świętej pamięci, gościł nas w swojej parafii. Potrzebowaliśmy, no właśnie, szukaliśmy możliwości również ubogacania programu i chcieliśmy występować również o dofinansowanie do konferencji. W każdym bądź razie brakowało nam jakiejś jednostki prawnej. I wtedy zrodził się pomysł stowarzyszenia, ale zanim mogliśmy założyć nasze stowarzyszenie, to wtedy szukaliśmy jakiegoś, które nam pomoże. I to tak niesamowite było, bo było stowarzyszenie we Wrocławiu, zresztą studentów Redemptor, ale jakoś już pokończyli ci studenci. Ojciec Kukła był odpowiedzialny za to stowarzyszenie, ale już był w Ameryce i nie mogliśmy, że tak powiem, dotrzeć do kogoś, kto by nam mógł chociaż pomóc właśnie wtedy, kiedy zbieraliśmy na przykład od uczestników opłaty i właśnie chcieliśmy. I takie niesamowite było to, jak któregoś razu już się martwiliśmy, co zrobić. I pamiętam jeden dzień. Przyjechałam akurat na habilitację do Krakowa, do koleżanki. I wstąpiłam też do łagiewnik. Klęknęłam przed obrazem, Jezu, ufam Tobie. I patrzę, obok mnie klęczy ojciec Kukła. Przyjechał na jeden dzień do Krakowa po wizę. I to było tak niesamowite, jak... I powiedział, tak, już pomagam wam, już to stowarzyszenie jest otwarte dla was. Wszystko potwierdził, wszystko się dało załatwić. To było takie po prostu, jak dla niewiernego Tomasza. Po prostu niesamowite przeżycie, ale dzięki temu mogliśmy zorganizować we Wrocławiu, ale wtedy też zrozumieliśmy, że musimy mieć własne stowarzyszenie, które będzie w każdym miejscu. I udało się, że tak powiem, je założyć właśnie. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Elżbieta z Małopolskiego, emerytowany nauczyciel. Witamy pani Elżbieto. W 64 roku nasz ślub był bezalkoholowy. Z tej okazji dostaliśmy od księdza biskupa Tarnowskiego, Jerzego Ablewicza, już nieżyjącego, błogosławieństwo z taką odezwą, którą przeczytał, z takim listem, który przeczytał ksiądz z Ambony, ksiądz proboszcz, dr Ludwik Kowalski, zachęcając innych do urządzania wesel bezalkoholowych. Króciutko chcę szybko przeczytać. Pokój i błogosławieństwo w Panu. Z radością dowiedzieliśmy się od księdza proboszcza, księdza prałata Ludwika Kowalskiego o waszym pięknym postanowieniu urządzenia godów weselnych bez wódki. Cieszymy się każdym takim postanowieniem wychodzącym od nowożeńców u progu ich życia małżeńskiego i rodzinnego. Świadczy ono bowiem o zrozumieniu, jak wielkim niebezpieczeństwem dla szczęścia naszych katolickich rodzin, dla całego naszego narodu jest panoszenie się pijaństwa w naszym kraju. Wyrażamy wam, drodzy państwo młodzi, szczere uznanie za to, że rozumiecie i doceniacie znaczenie trzeźwości w życiu małżeńskim i rodzinnym oraz za to, że dajecie dowody najlepszej waszej woli, woli zgodnego pożycia wedle katolickich zasad. Wyrażamy najgłębsze przekonanie, że najłaskawszy Bóg wynagrodzi wam obficie szlachetną waszą postawę, jeśli tylko dochowacie mu wierności przez całe życie. Na dzień ślubu małżeńskiego ślemy wam, najmilsi Chrystusie, nasze pasterskie błogosławieństwo. Niech się ono stanie dla was, dla waszego związku małżeńskiego i dla waszej nowej rodziny zadatkiem obfitych łask i zmiłowań Bożych. Niech wasze najdłuższe życie rodzinne przysporzy Bogu chwały, Kościołowi i Ojczyźnie pożytku, wam zaś niech stale przymnaża pokoju i szczęścia tu na ziemi i w wieczności.
Niech wam błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. W Tarnowie dnia 4 stycznia 1964 rok. W ślad za naszym postanowieniem urządzenia ślubu bezalkoholowego, wesela, przepraszam, poszła moja córka, absolwentka Jagiellońskiego Uniwersytetu i papieska Akademii Teologicznej Muzyki Kościelnej, obecnie przebywa w Toronto, organistką i uczy polonię. I też miała w restauracji, bo myśmy mieli w domu, a ona w restauracji zaprosiła kolegów z UJ-u, jakiś zespół amatorski i rozrywkowy. Także piękne było w restauracji, w jednym wesele bezalkoholowe. I jestem, po prostu dziękuję Bogu za to. Warto dawać przykłady wesela udanego, bo udane. Zarówno moje było udane, jak i oczywiście i ksiądz był w naszym domu, a nawet w weselu też był ksiądz, czy księża, już nie pamiętam. No i zachęcam wszystkim, że warto urządzać wesele bezalkoholowe. Myśmy dożyli 50 lat po weselu, mąż to był zmarły już 4 lata temu. Ale dziękuję Bogu za wszystko, bo dzieci są wykształcone, cała trójka. I jeszcze, co podkreślę, to jest po prawej stronie. No z tego dziękuję Bogu i jesteśmy naprawdę wdzięczni Panu Bogu, że wszyscy wykształceni, Płowyższy uczelnia nie jednym i są po prawej stronie. Dziękuję. Bóg za Pani będzie Bóg zapłać. Na wieki wieków amen. Pani Elżbieto, księże prałacie, 64 rok to prekursorzy wesela wesel. Jeszcze wcześniej mogło to być mojego brata w 1960 roku, bo już wcześniej biskupi apelowali o wesela bezalkoholowe. No i ważyły się losy, no ale ta druga strona nie bardzo na to przystawała, ale to już wtedy była sama myśl. Ja byłem prawie w maturalnej klasie i to tak za mną szło. To też wyniosłem z domu. Tata zawsze miał na końcu języka. Choćby syćka pili, to wy nie pijcie. Nie patrzcie na dziadów. Co nie ma ani gazdówki, ani szkół, nawet porządnego ubrania na sobie. Nie zadajcie się z dziadami, bo z jakim się wdaje, z takim się staje. Na zawodach, igrzyskach, olimpiadach, jeżeli u jakiegoś sportowca wykryli środki dopingujące, jego wynik się nie liczy, go dyskwalifikują. Ilu zdyskwalifikowanych idzie do małżeństwa, który już w młodości im wcześniej zaczął, tym pewniejsze, że się uzależni. Ta alergia w nim się rozwinie. No i potem, jak on ma być odpowiednią pomocą. Pan Bóg, stwarzając Adamowi Ewę, uczynił dla niego odpowiednią pomoc. Przez wyświęcenie na mamę i tatę jedno drugiemu ślubuje, że będzie odpowiednią pomocą, a więc odpowiedzialną. I kto jest mądry, to ma świadomość, że z tym się nie igra. Po spotkaniu na Lednicy ojciec Jan Góra, miałem prelekcję też, konferencję, na końcu stwierdził, popatrzcie młodzi, z alkoholem się nie flirtuje. W tym jest wszystko. Z alkoholem się nie flirtuje i to nie jest takie sobie o pierwszy lepszy środek do spożywania, tak jak ksiądz biskup zaznaczył, tylko jest to stale niebezpieczeństwo. Nie u wszystkich może się rozwinąć aż chorobę, ale lepiej nie eksperymentować, bo zanim się spostrzeże, to już może dużo stracić. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwami, Radio Maria. Halo? Niech zawsze pochwalony jest wyższy, zmarł zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Dzwoniacy z Chicago, najpierw chcę pięknie pozdrowić księdza Pietrusia, małżeństwo, księdza biskupa Tadzia, pana Jacka Gacka i szczególnie prezesa Związku Potalan, księdza Władzia. No, a się serdecznie raduję, jak siedzi tej gości już w Stoju Góralskim. No, co chcę powiedzieć? Księdza Władziu pięknie to powiedział, zgodą się na 100%. Ale tak sobie myślę, w dzisiejszych czasach, to skrzydła w Ameryce, to sobie myślę, projektu naporu wesela, ścinak, to tak sobie myślę, być bez alkoholu, bo kurty. Głodzielecki się chce napić, a jak się nie napije, jak to się go do wesele nieudane, a potem mam ranie w rodzinie, czy kany, że głodzielki nie było i nie chodzi jakoś się go do.
A księdze właśnie to coś gadał o tym górce, no to ja się zgodzę, ale tak dla mnie to mi nieco górki, no bo ja się gadał, nie tak gadałeś. Nie namówiajcie mnie, bo nie piję i koniec, i nie ma dyskusji. Także księdze właśnie pięknie cię pozdrawiam, myślę, że kiedy tu jesteś zawitą w Chicago na Góra z Glute. Także wszystkim pozdrawiam z tym, bo to z Panem Bogiem Marią. Bóg zapłać, panie Jacku, pozdrawiamy Chicago, pozdrawiamy Polaków w Chicago, no, no górali oczywiście, księże prałacie, prawda? Ja ich tam znów, bo już był dwa razy, byłem na zjazdach Związku Potalan, no i kiedyś prezes Janik stale zabiegał o to, żeby Sejm mógł się odbyć bez alkoholu, to znaczy spotkanie wszystkich oddziałów. No, ale jednak przegłosowali, co ma być. A ja się cieszę, że polscy górale, choć na początku też to tak godali, że będzie zonzlowanie, ale już teraz na to przystali i już nikt na tym nie dyskutuje i nawet sobie nie wyobrażę, że mogłoby być inaczej. Panie Józefie? No cóż, ja może powiem jeszcze, jakie były moje decyzje, znaczy podstawy mojej decyzji wesela bezalkoholowego. Na apel Ojca Świętego, jak został wybrany Karol Wojtyła na papieża i przy żegnaniu się z Polakami w Rzymie mówił, żeby przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności. Odzewem na to była krucjata wyzwolenia człowieka, założona, powołana do życia przez księdza Franciszka Blachnickiego, sługę Bożego. I ona proklamowana była w Nowym Targu, ale już zapisy do krucjaty wyzwolenia człowieka zaczynały się wcześniej, bo już wtedy przebywając w Krakowie, no tak się zastanawiałem nad swoim życiem i nad tym, z czym się tam spotkałem, bo wychowywałem się na Podhalu, w rodzinie, w której alkohol był normalną rzeczą i nic się nie działo. Znaczy nic się nie działo pod takim względem, że nie było jakiegoś nadużywania tego alkoholu, ale spotykałem się z tym, że ten alkohol wszędzie musi być, no bo taka jest tradycja. No i jak tam, będąc w Krakowie, spotkałem taką młodzież, dzieci poranione przez nadużywanie alkoholu w rodzinach, zaczęły mi się otwierać oczy. No u mnie jest wszystko w porządku, bo ja nie ucierpiałem z tego powodu. Ale to nie znaczy, że nie mogłem ucierpieć. Tata był na tyle rozsądnym człowiekiem, że używał alkoholu, ale nigdy po alkoholu nie robił awantur. Nic się w domu takiego nie działo, żebyśmy my dzieci cierpieli. Ale jak zacząłem później się tak zastanawiać i analizować sytuację innych rodzin w moim środowisku, więc zauważyłem, że no, nie wszystkim jest tak dobrze, jak powiedzmy, jak było mnie, że nie ucierpieli. I jeszcze porównując z tym, z czym się spotkałem tam z ludźmi, którzy rzeczywiście dawali swoje świadectwo, że ucierpieli z powodu nadużywania alkoholu w rodzinach. No i jeszcze później takich parę sytuacji naszych domowych, gdzie o mało co nie doszło do tragedii. Mnie mama opowiadała o tych sytuacjach tak trudnych, w których ona musiała się tam znaleźć. No to myślę, że no przecież ja podjąłem krucjatę wyzwolenia człowieka i udało mi się przetrzymać ten rok jako kandydat. Później kontynuowałem to dalej. Jak zaczęliśmy się zastanawiać z moją przyszłą małżonką nad naszym weselem, no więc doszliśmy do wniosku, że powinno to być wesele bez alkoholu, ponieważ no, podpisaliśmy krucjatę wyzwolenia człowieka i myśmy tam obiecywali, że nie będziemy częstować alkoholem nikogo i nie będziemy używać alkoholu sami i że trzeba by dać przykład w naszym środowisku. To było z tego powodu, żeby jakoś tak tym młodym ludziom i nie tylko młodym ludziom pokazać, że no, tu papież wzywa nas do tego, żeby nie przeciwstawiać się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i my jakoś chcemy na ten apel odpowiedzieć i chcemy tu pokazać, że no, można spróbować zrobić wesele bez alkoholu i mieliśmy wsparcie wśród naszych przyjaciół. Wtedy nie było jeszcze wodzirejów, ale grupa oazowa była z gitarą. Jak orkiestra przestawała grać, to oni zaczynali grać, śpiewać i wesele moim zdaniem było udane, wszyscy go wspominali. Ale muszę przyznać, że były osoby, które na tym weselu no,
nie, znaczy nie czuły się dobrze może pod tym względem, że gdzieś tam szukały pokątnie, żeby ten alkohol wypić. Ale ja myślę, że jest to problem człowieka, który nie może się znaleźć na takim weselu. No, nikogo człowiek nie zmusi i myśmy dawali przykład, że można inaczej, że można bez alkoholu. A dlaczego wesele? No bo na Podhalu jest taki zwyczaj, że ten alkohol wszędzie powinien być, a na weselu to już musi być. No, jak jednym z wesel już później podchodzi do mnie już taki podśmielony chłopak, no i mówi, no ja się musiał napić, bo dzisiaj jest wesele. No ja mu go, no ty się nie musiał napić temu, że dzisiaj jest wesele, ja się musiał napić, bo ty się chciał napić. No, nikt cię nie zmuszał do tego, żebyś ty pił, no ale byś wciął, no a moc wymówkę, no bo jest wesele i temu się napił. No. No raczej w formie takiego, powiedzmy, no jakiejś ofiary za innych, tak jak mówi o tym krucjata wyzwolenia człowieka, że podejmujemy tę abstynencję dla ratowania innych. No. Daj przykład, a nie wykład. Tak wszystko jest. Do tego się sprowadza. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? A Szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witamy? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Ja to zawsze za to nie witam. Teraz i zawsze. Chciałbym to powiedzieć. Jan z Wysy Góry, z województwa tatarnowskiego. Bardzo chciałbym podziękować księdzu prałatowi Władysławowi za piękne przemawianie do nas, za piękne przemawianie na telewizji Trwam do nas i księdzu biskupowi za nauczanie, że nie wolno pić na wesela alkoholowy. Bóg zapłać, bardzo piękne listy są na pierwszą to niedzielę do sierpnia we wszystkich kościołach są czytane to bardzo piękne są świadectwa wiary. Że trzeba w Boga wierzyć, w Matkę Bożą, trzeba wierzyć i modlitwa jest potrzebna i silna wola. Bardzo dziękujemy Pani Janie za ten dobry głos. Myślę, że przyda się on nam wszystkim w tych zmaganiach i bataliach, które przed nami, bo one są bardzo ważne. Dosłownie 3 minuty pozostały do zakończenia naszego spotkania. Ekscelencjo, może warto na zakończenie, jako podsumowanie, przypomnieć, odwołując się do Narodowego Programu Trzeźwości, o tej koniecznej, solidarnej współpracy pomiędzy rodziną, kościołem, samorządem i państwem. Jeżeli te ogniwa będą spójne, to również będziemy mogli doświadczać owocności tych działań. Tak, te ogniwa muszą być spójne i z całego serca zachęcam wszystkich do troski o trzeźwość naszego narodu, troski o trzeźwość rodzin, ale także troski o trzeźwość osobistą. To jest bardzo istotna sprawa w naszym życiu i tego nie wolno lekceważyć, tego nie można ośmieszać, jak mówił święty Jan Paweł II. Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. To jest naczelne hasło apostolstwa trzeźwości w Polsce. Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. Ale też wspomnijmy jeszcze raz wielkiego kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którego beatyfikację czekamy i jego słowa, że bez kapłanów abstynentów nie będzie trzeźwej Polski. Zachęcamy również wszystkich kapłanów do świadectwa, takiego szczególnego świadectwa i do troski o trzeźwość. Panie prezesie, jeszcze jedna ważna sprawa. Gdzie można więcej dowiedzieć się o działalności Stowarzyszenia Wesele Wesel? Na stronie internetowej mamy swoją stronę internetową weselewesel.pl. Tam jest bardzo dużo wiadomości. Nasz sekretarz, pan Mieczysław Kłopotek, prowadzi tą stronę. Także tam jest kopalnia wiedzy, różnej wiedzy i linki są do różnych prelekcji, wykładów, artykułów bardzo pożytecznych o rodzinie i o trzeźwości. No i prawdopodobnie jest i Facebook, ale to nie dla mnie, bo to ja jestem nie z tego pokolenia. Ja jeszcze w internecie jeszcze grzebię. Ale to na pewno grzebię, pod tym samym tytułem, tak, hasłem, tak, myślę, wesele, tam, wesele. Także, tak, tam no. Na stronie jeszcze jest informacja, jak organizować również o Wodzirejach, więc
dużo pomocnych. I najbliższe wesele, wesel w Toruniu, tak? Tak, w Toruniu. Czyli tym bardziej w naszym środowisku tutaj w Toruniu, tak, w okolicach przekazujemy tę informację, że tu się wszystko zaczęło, to rozszerzymy tę myśl i ten wątek w drugiej części naszego radiowego spotkania, ale to wesele, wesel odbędzie się w tym roku w Toruniu, więc także tutaj nasze środowiska, naszych wszystkich przyjaciół zapraszamy do wspólnego bycia razem z nami podczas tego wesela, wesel. Kończymy pierwszą część naszego spotkania. Bardzo gorąco dziękuję naszym gościom. Z nami byli ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, biskup pomocnicy diecezji łomżyńskiej, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób zależnionych. Dziękuję, ekscelencjo. Ksiądz prałat Władysław Zonza, góral, wieloletni kapelan Związku Podhalan, inicjator Wesela Wesel, były proboszcz parafii w Kamesznicy. Dziękuję bardzo, księże prałacie. Pan Józef Gacek, prezes Stowarzyszenia Wesele Wesel, pani Lucyna Kłęk, wiceprezes i pan Jarosław Kłęk, członek stowarzyszenia. Bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję także wszystkim widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Bóg zapłać. Czekam na spotkanie. 1, 2, 3 sierpnia.